Witajcie. Dzisiaj będzie filmik o tym, czy nadchodzi do Islandii kryzys. Słuchajcie, jeżeli się wybieracie do Islandii, moją taką poradą jest, zastanówcie się nad tym parokrotnie. Czy naprawdę warto, czy to, co słyszycie, że ktoś gdzieś powiedział, czy to jest na pewno prawda. Trzeba dobrze to wszystko sprawdzić. I każdy podejmuje oczywiście decyzję sam, ale pamiętajcie o jednym. Jednym, jeżeli się powiodło, nie znaczy, że innym się powiedzie. I pamiętajcie o tym. Ja mówiłam to już wcześniej, ja mieszkam tutaj ponad 20 lat w tym kraju i w latach 1996, a nawet 1995 były potężne strajki, cała Islandia stanęła. Wówczas po prostu wszyscy zaczęli protestować ze względu na niskie płace. Wszystkie resorty stanęły, nikt nie pracował, był taki moment. Ja przyjechałam po tym kryzysie, także był ten dobrobyt, słynny dobrobyt, o którym wiele, wiele osób Wam na pewno opowiadało. W roku 2008 wiemy, że był w październiku następny krach, który do dziś jest odczuwalny. Niestety Islandia nie powróciła do takiego samego stanu, jak było przed kryzysem. Choć dla wielu z Was jest to wspaniały kraj, cudownie, miodowo i w ogóle wspaniale, ale ta Polonia, która jest tak długo jak ja jestem i dłużej ode mnie, to my wiemy jedno, nie było dobrze i nie jest dobrze. Więc mamy rok 2019. Spekulacje na temat kryzysu islandzkiego ja już słyszałam od roku 2011, 10, 12 roku, że w 2016 roku już wszystko po prostu stanie. Słuchajcie, na tę chwilę zaczynają się strajki autobusów, strajki ludzi pracujących w hotelach. Przewidywane są inne, różne właśnie strajki. Rozmowy właśnie dotyczące stawek płacowych nie należą do najłatwiejszych, trwają i trwają, nie mogą się dogadać. W związku z tym są właśnie strajki. I chcę Wam powiedzieć właśnie, czy nadchodzi kryzys w Islandii, kolejny kryzys. Otóż obawiam się, że tak. I przygotowałam sobie taki mały materiał tutaj, którym będę się podpierać. Zacznę od tego, że wszystkie gazety nasze są w tej chwili bombardowane codziennymi wiadomościami o bankructwie firmy Wow. Firma Wow była na Islandii, ja nie wiem, około 10 lat. Kiedyś to się nazywał Iceland Express. Iceland Express ktoś inny wykupił i zmienił nazwę na Wow Air. Wow Air. Ta firma splajtowała tydzień temu. Dlaczego? Gdyż musiała 200 milionów koron zapłacić za swoje tam jakieś opłaty. Niestety nie mieli tej kwoty. Zbankrutowali. Co się z tym wiąże? Wiążą się zwolnienia ludzi. Ten resort właśnie około 1500 osób już straciło na dzień dzisiejszy pracę i ją traci. Nastąpiły zwolnienia w firmach transportowych przewożących turystów z lotniska do hoteli, Reykjavik Excursion. No i powiem Wam tak, wczoraj byłam z wizytą w Ministerstwie Pracy. Było to spowodowane po prostu inną sytuacją, o której Wam kiedyś opowiem, ale w tym Ministerstwie Pracy była bardzo miła kobieta, która powiedziała, że właśnie że spada prognoza turystyczna, turystów będzie mniej odwiedzało Islandię. Że bezrobocie powiększa się i właśnie te 1500 osób w tej chwili traci pracę. I następne osoby będą tracić pracę. Wiadomo, jeżeli lotniska nie funkcjonują, autobusy nie będą jeździć, w hotelach też nie będzie tej pracy. A co za tym idzie jeszcze restauracje? No jedno ciągnie, prawda, drugie. Prognozowany jest wzrost bezrobocia oraz spadek narodowego przychodu brutto. No wiadomo, bo nie będzie po prostu dochodu tutaj w tym kraju. Islandia żyje z turystów, a turyzm w tej chwili przewyższa rybołówstwo. Także zobaczcie, jak potężny biznes, resort, jak potężne pieniądze Islandia w tej chwili straci. Rozmowy i informacje naprognozowane są sprzedażą energii geotermalnej za granicą. I mogę Wam to powiedzieć, że wiem to z bardzo tajemniczego źródła, o którym Wam nie powiem, skąd to wiem. Aczkolwiek mam takie dojście i po prostu wiem, że w tej chwili Islandia bardzo poważnie rozmawia na temat źródeł geotermalnych swoich i chcą eksportować z Islandii energię. Było to podawane jakiś czas temu oczywiście też w mediach, ale ja wiem to z takiego źródła po prostu
pewnego, że te osoby, które nie, że będą gdybały, tylko że to będzie zrobione. Powstaną nowe sektory pracy i nastąpi przebranżowienie się z budowlanki, ale to wszystko potrwa jakiś czas, także budowlanka w tej chwili działa, ponieważ budują tanie mieszkania dla ludzi, którzy po prostu nie mają pieniędzy, żeby wynajem opłacać. Jest bardzo duża grupa takich ludzi, niestety. Ileś tysięcy, bodajże 3000 mieszkań w tej chwili w Reykjaviku będą stawiali tanich właśnie dla takich ludzi, żeby zapełnić bardzo długą listę oczekujących ludzi na mieszkanie socjalne. Na mieszkanie socjalne na Islandii czeka się 4-5 lat i to jeszcze w dobrym przypadku, że nam się uda tam wepchnąć i mamy te dzieci, bo jeżeli nie mamy dzieci na mieszkanie socjalne, nie mamy szansy w ogóle absolutnie na Islandii. Na pewno nastąpi inflacja i wzrost cen jedzenia. Mogę Wam powiedzieć, że sama czuję w tej chwili po sobie, iż na miesiąc wydawałam około 40 tysięcy na jedzenie. Dziś te 40 tysięcy jednak jest za mało, wydaję więcej. Wydaję 50, 60, zależy po prostu jaki miesiąc jest, co kupuję, ale ceny jedzenia idą w tej chwili do góry. W tej chwili robi Islandia się bardzo niestabilna i chcę Wam powiedzieć, że nie będę przeliczać cen na złotówki i już Wam tłumaczę dlatego, że są to ceny niewiarygodne i podkreślam wyraz niewiarygodne. Ceny przeliczane na złotówki w tej obecnej sytuacji ekonomicznej Islandii są niewiarygodne, ponieważ islandzka korona ma tendencję do bardzo dużej huśtawki w tej chwili. Na pewno jest łatwiej kupić koronę będąc w Polsce, ponieważ korona trochę traci, a złotówka się wzmacnia do korony. Tak więc wyjeżdżając na wakacje do Islandii może Wam się to opłacić. Tylko pytanie, czy będzie się opłaciło Wam wyjeżdżać do Islandii do pracy, tu mieszkać i wysyłać pieniążki, które się okaże, że tyle samo zarobicie praktycznie w Polsce, będąc z rodzinami. I obserwowałam koronę islandzką od jakiegoś czasu, przeliczałam sobie. Wam powiem, że jest straszna huśtawka i w jednym dniu potrafi się cena zmieniać dosłownie z minuty na minutę. Są to drobne zmiany, aczkolwiek idą zawsze w jedną stronę do tego, że korona słabnie, więcej złotówek mi wychodziło i Wam powiem, że w jednym dniu, nie wiem, 5 zł chyba była różnica na bodajże 100 tysiącach koron. Nie jest to duża kwota, ale jeżeli już jest taka nieruchomość, znaczy taka ruchliwa ta korona, to znaczy, że po prostu coś się dzieje, bo ona skakała w górę i w dół i warto to obserwować. Powiem Wam coś o turystyce właśnie na Islandii, więc prognozy turystyczne na Islandii co roku są opracowane tak szczegółowo, że wysuwane są nie tylko na podstawie ludzi kupujących bilety samolotowe, prawda, lotnicze, ale również na podstawie wakacji i atrakcji turystycznych, które są tutaj na Islandii. Więc za tym idzie demografika turystyki Islandii, zaczyna się zmieniać. Ostatnie parę sezonów byli to głównie Amerykanie. W tym roku oprócz spadającej liczby starszego pokolenia emerytów zaczynają pojawiać się turyści z Azji. Więc jak się zaczynają pojawiać turyści z Azji, nie jest to też dobre. Więc dlaczego? Za demografiką turystyczną idą nawyki wydawania pieniędzy. I oto właśnie Wam podam teraz dwa ciekawe przykłady. W restauracji. Azjatycka grupa turystów w restauracji zamówiła 3-daniowy posiłek i zamówili tylko właśnie te posiłki bez jakiejś coli, kawy, herbaty, wodę. Ponieważ woda na Islandii jest z kranu i jest darmowa, bo mamy tak czystą wodę, że tu nie płacimy za wodę w restauracjach czy w barach, za tą wodę się nie płaci. Więc oni po prostu zamówili to wszystko z wodą. Organizator próbował narzekać na jedzenie i próbował uzyskać upust, żeby jeszcze taniej było. Drugi przykład. Młoda para ubrana markowo w Gucci, Fila, Chanel. Celem tej pary był zakup jednego posiłku na dwie osoby do podziału i woda darmowa, która właśnie, tak, która jest za darmo. Najważniejsze dla nich było zrobienie zdjęć w restauracji i pokazanie się w social media, czyli po prostu, wiecie, Facebooki, Instagramy i tak dalej. Dla nich było ważne pokazać, że byli w islandzkiej restauracji. Oczywiście, co za tym idzie, brak dochodu dla restauracji i już obroty nam maleją. Oznacza to niedobrych ekonomicznie turystów i spadek sprzedaży.
To są ludzie bardzo selektywni, poświęcają bardzo dużą ilość czasu na wyszukiwanie najlepszych ofert dla wycieczek, wynajęcia samochodu, pobytu i zakupu jedzenia tutaj. Przestroga jest taka, że z każdego kryzysu ekonomicznego Islandia się czegoś uczy w sposób niebezpieczny. Zabezpieczać się finansowo na niekorzyść ludzi. Czyli na przykład blokując eksport korony i mając nieuregulowane stawki pobranych kredytów ogólnych i mieszkaniowych. I jest to robione celowo. Czyli co? Idzie kryzys. I to idzie. Ja tak myślę, że idzie. Nie z tego powodu właśnie jest moja koszulka i banany za mną, które reprezentują właśnie kraje, które mają bardzo dużą korupcję. I wam powiem jeszcze to, że właśnie odnośnie tych kredytów w 2008 roku było bardzo dużo ludzi, którzy mieli nabrane różnego rodzaju kredyty. Ja jestem też tego przykładem. Kredyty były nabierane w różnej walucie, nie tylko w islandzkiej koronie, były w szwajcarskich, w euro. I ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale powiem wam, o trzykrotność wzrosły te kredyty. Ktoś po prostu zbankrutował, drugi zbankrutował, bardzo dużo ludzi zbankrutowało wówczas. Pozabierane mieszkania były, tysiące mieszkań było zabranych na Islandii, ponieważ ludzie nie mogli płacić kredytów. Samochody były pozabierane, więc ktoś skorzystał na tym. A dziś mieliśmy właśnie do czynienia z Airbnb i są osoby w Reykjaviku, które mają ponad 100 mieszkań kupione na wynajem tylko dla turystów. I w tej chwili też od jakiegoś czasu obserwuję właśnie tendencję sprzedaży mieszkań z Airbnb, bo to widać. Po prostu widać, jeżeli pokazują mieszkanie, które jest albo puste, albo jest normalnie ktoś mieszka, albo widać, że jest hotel w mieszkaniu. Także widzicie, zastanówcie się głęboko. Ja wam ten cen właśnie nie chcę pokazywać celowo, gdyż korona islandzka, 100 koron islandzkich, będzie 100 koron islandzkich na Islandii, ale w Polsce 100 koron może kosztować 3 zł, a może kosztować 2 zł, a może kosztować 5 zł. Więc uważam po prostu za fair mówienie tylko i wyłącznie w islandzkich koronach. To byłoby na tyle, to jest dzisiejszy filmik. Jeśli macie pytania, oczywiście zostawcie je w komentarzu pod filmem. Subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, który jest obok subskrypcji, żeby być na bieżąco. To byłoby na tyle. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.